do pokazania. Co? Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest to bardzo, bardzo długo wyczekiwana seria przez Was, czyli Back to School. Przychodzę dzisiaj do Was z ciekawymi rzeczami, bo dzisiaj byłam na zakupach i z mamą kupiłyśmy takie artykuły biurowe i do szkoły i wszystko Wam dzisiaj pokażę. W międzyczasie będę popijać mój sok z świeżo wyciskanych owoców, czyli kiwi, banana, jabłka i borówek. Ale teraz już nie mowa o piciu, tylko przechodzimy do rzeczy. Pierwszymi dwoma rzeczami są to takie teczki. Te teczki będą mi bardzo potrzebne na różne papiery, na różne kartki, sprawdziane, niesprawdziane, chociaż i tak sprawdzianów nie dostajemy, czyli na jakieś notatki. Mam jeszcze taką fioletową. Ta fioletowa była po 4 zł, bo ona jest w twardszej takiej okładce, a ta była po kilka groszy. I wszystkie prawie rzeczy kupiłam w hurtowni, właśnie to było w hurtowni. Ulicę do tej hurtowni podam Wam w opisie. Tak jak co roku, rok temu może też je pamiętacie, są to długopisy, cienkopisy, znaczy się z Rystora. Ja to widziałam w matrasie za 50 zł, a w hurtowni są po 32,55 dokładnie. Naprawdę jest różnica cenowo, bo w hurtowni możecie dostać wiele fajniejszych rzeczy i oczywiście taniej. Nie, 25 kolorów. Właśnie rok temu też je miałam. No właśnie a propos tych cienkopisów, to mam tu jeszcze te moje z zeszłego roku. I one jeszcze piszą, więc naprawdę rok pisania, podkreślania, to jest fajna opcja, kupić sobie takie i mieć na cały rok szkolny. Jeżeli wolicie tańsze wersje, to tutaj mam z Lidla takie 12 kolorów. To są właśnie też cienkopisy, w fajnym opakowaniu, można łatwo wyciągać. Też bardzo fajnie piszą, bo już miałam je nieraz. Mam też takie długopisy żelowe, jakby się przydały. Jedną z ciekawszych rzeczy, będę miała je pierwszy raz, będę je testować pierwszy raz, są to pukapady. Pewnie są bardzo znane na YouTubie, na polskim rynku też. I mam tu z takimi trzema przegródkami. I nie, to nie będą moje zeszyty, raczej będę je wykorzystywać do jakichś notatek. I one kosztowały 12,50 właśnie w hurtowni. Coś z, trochę z książkowych rzeczy, jest to szkolny atlas geograficzny, zawsze się przydaje. I on był po 15 zł w Biedronce. I jest bardzo fajny, bardzo ładne wydanie graficzne. Jeżeli chodzi o piórniki, jakie będę miała do szkoły, to rok temu może też pamiętacie, to jest piórnik z Kulpaka. Oglądałam poprzedni mój Back to School rok temu. I on kosztował 21 coś z rabatem, tak jak tam mówiłam, jak byłam młodsza. Ma dwie przegródki i naprawdę się świetnie sprawuje. Te piórniki są bardzo mocne i odporne, ale za to ten, on jest z HM-u za 10 zł, czy tam za 20. Też fajny, tylko tutaj się brudzi trochę i się ściera, więc jest fajny, bo efektowny, czyli bardzo się odbija taki holograficzny materiał. Mam też kolejny zeszyt do notatek. Kupiłam go w Lidlu za 8 zł możliwe. W kratkę. Taki duży, duży zeszyt. Dalej wytrzasnęłam takie fajne pojemniczki z szuflady. I nie wiem czemu. Mamy je od pół roku w szufladzie. I w ogóle z nich nie korzystałam. Jest to taki pojemniczek. Jest zamykany. Tutaj można sobie twarożek dać, zamknąć i mieć do szkoły. Mam jeszcze coś takiego, co też do szkoły się bardzo, bardzo będzie mi przydawać. Tutaj jest otwierane wieczko z góry. Tu mamy taką przegródkę i mamy widelec i nóż. No i w środku mamy taką przegródkę. Można tutaj coś włożyć i dużą przegródkę też na jedzenie czy kanapki. Z tego opcja, bo kosztowało to coś mniej więcej 15 zł każde osobno i było to w Netto pół roku temu, więc nie wiem czy teraz znajdziecie, ale jak będziecie Netto to poszukać. W Biedronce też wynalazłam okładki na zeszyty regulowane. Mam też coś takiego na kartkówki też, w kratkę można to wyrywać i można nie tracić kartek z zeszytu, jak to prawie każdy wyrywa na kartkówkę kartkę z zeszytu. Dalej taki mały zeszycik w kratkę. Będzie mi potrzebny jako dzienniczek, czy na przykład zapisywanie, jaki będzie następny sprawdzian. Już się tego w ogóle boję, bo nie chcę wracać do szkoły.
I pewnie wy też nie chcecie wracać do szkoły, kto ze mną ubolewa nad tym, że kończą się wakacje, to dajcie łapkę w górę. Dalej są takie karteczki samoprzylepne. One kosztowały około 2,50. No do lektur, jak się przekleja, to takie zaznaczniki są. Taką taśmę klejącą też w Biedronce, tutaj z takim do odczepiania tej taśmy, więc to jest naprawdę wygoda. Teraz coś z takich drobiazgów, resztę przyborów szkolnych mam. Najważniejsze to kątomierz i linijka. Tutaj mam też temperówkę. No i gumkę moją ulubioną z Milan. Teraz trochę takich poleceń, jeżeli chodzi o ołówki i o długopis. Tu pierwszy raz będę testowała ołówki HB z Milana. Dalej rok temu też pokazywałam te długopisy. To są, zresztą zobaczcie sami. Dalej jakieś nowe. I wszystkie te kupiłam właśnie w hurtowni. Kolejny długopis z Milana. Takie śmieszne, kolorowe. Dwa korektory, jeden był po 2,50. Lubię też te bardzo długopisy, tylko nie używajcie ich za często z bika, bo po prostu palec później boli, bo to jest jednak plastik i ciężko tym pisać, jak piszecie szybko, czy mocniej ściskacie długopis, to nie polecam dla takich osób, ale jeżeli chcecie wypróbować, to wypróbujcie, bo bardzo je lubię. Teraz przejdziemy do zeszytów. Mam ich bardzo dużo, one są nowe. Oczywiście wszystkich nie użyję, bo mam je z poprzedniego roku też, kupiłam i zostały. One były przeważnie po 2,50, 2 zł, w Biedronce ich było najwięcej, w Lidlu też kupiłam i chciałabym pokazać taką ciekawą szatę graficzną. To tutaj jest pierwszy, taki zeszyt. Te są akurat w linie wszystkie. To ten był w Biedronce. Akurat ten wynalazłam w Tesco i ten też. Też są linie, takie jednokolorowe. Nad tym, żeby można je ozdobić jakimiś naklejkami, swoimi napisami, więc coś jeszcze nad tym pomyślę. Taki w linie. To akurat jest czysty do plastyki. Do chemii. Tu już są w kratkę. Oczywiście mój ulubieniec, Milik, tak jak każdego ulubieniec. Pozdrawiam. Taki bardzo ładny, bardzo mi się ten podoba. Ten jest mój ulubiony. Ten. Mam też do języka angielskiego, do biologii. Taki mam, rok temu kupiłam, taki piksele do historii, tutaj taki tęczowy i ostatni to jest ten. Ja wiele zeszytów kontynuuję, między innymi kontynuuję do biologii, do fizyki, do religii, do geografii, do angielskiego, do niemieckiego i do kółka fizycznego. Te zeszyty kontynuuję, bo mam jeszcze w nich miejsce. A jakby ktoś się pytał, to idę do drugiej gimnazjum. Jeżeli będziecie chcieli mieć rozkład wszystkich przedmiotów szkolnych, to wbijajcie w opis, tam będziecie mieli napisane. Kupiłam też na takie odstresowanie, przed wakacjami kupiłam antystresowe kolorowanki. No i one są w środku takie, one były po 7 zł w MediaMarkcie. Teraz przechodzimy do takich bardziej elektronicznych rzeczy, czyli jest nią lampka. Pewnie widzieliście nią u mnie na biurku. To jest akurat mojego brata. Mama kupiła mi rok temu i mojemu bratu lampka LED-owa. Jest świetna, naprawdę. I ona była po coś koło 200 zł, 180 chyba. Oczywiście nie zapominając o tym, że wracamy do szkoły, to trzeba pić dużo wody. No i to jest moja woda do szkoły. Teraz przechodzimy do najbardziej wyczekiwanych rzeczy, czyli mojego plecaka i worka. Ten worek kupiłam, pewnie już go znacie, na takiej jednej stronce internetowej po 20 zł. I do tej stronki linka będziecie mieli w opisie. Teraz przechodzimy do plecaka, troszeczkę się odsunę. Jest to plecak z Nike, ma trzy przegródki, jedną taką dużą, drugą trochę mniejszą, ale też pojemną. I trzecią taką przegródkę na telefon, czy nie wiem na co, na słuchawki. Ten plecak kosztował 119 zł. I jest bardzo, bardzo duży i pojemny. To by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał i że zostawicie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Mam nadzieję, że te wszystkie rzeczy wam się podobały. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania do mnie, to z chęcią wam odpiszę, więc piszcie komentarze. Wbijajcie na grupę, no i na wszystkie portale społecznościowe, więc zachęcam do zajrzenia do opisu i trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa!